на пов'яку, а його плани самогодове. Тому тому так скажу. Був на валон, на ембаліко, на пов'яку. Плани вчели німці, а зрештом, що німці не вчели. Шкурні ебани, нагле богачі. Шкурні. Ktoś w tym autobusie by rękę dźwignął, to go zajebie normalnie. Ja mówię prawdę, jak jest. Żwirku o samolotach i tak dalej. Nie, to jest za wielkie tematy, ludzie. Już Polska. Polski by powinni jeździć po drugiej wojnie, jakby wojny nie było, to by jeździli Niemcy do pracy do Polski, a nie Polacy po drugiej wojnie się odejdą do Niemiec. Właśnie w tym rzecz jest. Polska przed drugą wojną była najlepszym ekonomicznym krajem, oni chcieli go dodać, ale jeszcze całkowicie do tego nie doszło. Najlepszy ekonomiczny kraj w Europie miała być Polska. Ale się zaszła druga wojna światowa i do tego nie doszło, ludzie. Kurwa, ja bym za dużo powiedział. Kto wie, to wie. Kto nie wie, to gówno wie. Po to po właśnie, to by Niemcy przyjeżdżali do Polski na pracę, na roboty, niż my, kurwa, Polacy do Niemiec na roboty. Tak by było wtedy. Polska jest zajebisty kraj. Mamy największych, najlepszych inżynierów. Tylko, że te kurwa nasze wyjeżdżają za granicę. Bo się im to nie opłaca w Polsce. Ile my przepuścili wody przez palce, to my, Polacy, nie wiemy w ogóle. Ludzie, Polacy są najmądrzejsi ludzie na prawie na pół świata. Nie mówiąc na cały świat, ale na pół świata. Kurwa jego macie. Komputery skąd wyszły? Z Polski, kurwa. Były kiedyś wielkie, w 1962-1963 roku. Polacy wynaleźli komputery. Kto wynalazł? To wszystkie wynalazki poszły na zachód. Bo Polsce się nie opłacało, nie? Kurwa jego macie. Gdzie by to kurwa macie? No ja to zrobisz i zrobisz. Z Nairobi, kurwa. Ludzie. Ale my tu w autobusie nic nie możemy zrobić. Co? Pomyśleć sobie tylko możemy. Tak. Jak ja zająłem w 1983 roku w Gdyni pierwsze miejsce w zespołach instrumentalno-wokalnych. Melanik Mirosław. A tobie pisze żaden. Tylko mam zdjęcie z gazet i mam to w domu, kurwa. Kto mnie pisze? Pod względem muzyki. Pierwszy raz meczet widziałem w Gdyni, kurwa, w 1982 roku, meczet. Do skurwysynów tam morsze, Turków. No tych islamistów, nie islamistów, bo islamistów nie do islamistów, tylko do morsze, no morsze. Bo islam to jest, kurwa, głupia wiara, to jest fanatycy. No ale, no. O, to jest różnica, ci a ci. Dżihad. Skur. A zresztą.
kurwa, ja broniłem granic. Stanie wojny miałem przysięgę w 91 roku, kurwa. Łaził na patrole. W 81 roku. Lek mi to hamasz. W chustce 6 miesięcy. 2,5 roku w Świnoujściu. Już kurwa spalane. Ja broniłem sobie, a jeszcze ksiądz mi powiedział, gdybyś Chrystusa za złotówkę sprzedał. A ten koczur, co mi tak powiedział, długo nie trwało, za pół roku umarł. Bo dwoje dzieci na dupczu i Karabowska go spotkała. No. Dalej gadata takich, bo dawaj. No, dziwny zbieg okoliczności, moim zdaniem to. Jedziemy do przodu. Gagarin to był szkoleniowiec później, bo czemu Gagarin nie żyje? Bo wypróbował jeden test samolotu i się mu nie udał. No, zawiódł ten samolot, nie ten pilot, tylko samolot. Nie było tak i się rozpierdolił Gagarin. Już po tych przyczyniach, co na Księżycu w ogóle nie był, to normalne. Tylko, że już po tym był taki szkoleniowiec, żeby próbować samoloty nowoczesne od ruskich, no bo Gagarin, no Boże Święty. Ja też próbowałem samoloty, ale Iskry, Dęblinie. Już nie będę gadał. Się uczyłem na szkoleniu.